Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja będę miał zadanie trochę ułatwione, dlatego że ja niczego nie będę chciał państwu udowodnić. Ja przedstawię tylko takie suche fakty, takie fast fact mniej więcej od lat 50. Przegląd piśmiennictwa mniej więcej od lat 50. do 2016 roku, bo tak jest update datowany na 2016 rok. Proszę państwa, podobno najlepiej, ja tak jak ta pani przedtem, lubię trzymać. Podobno najlepiej zacząć wystąpienie od takich truizmów, takich prostych faktów, rzeczy dobrze przez wszystkich znanych, nie budzących wątpliwości. No i tak postanowiłem właśnie zacząć. Oto to nasze pacjentki, mniej więcej to jest ta grupa wiekowa, której najczęściej pomagamy, i owe kobiety, ta współczesna kobieta oczekuje od nas skutecznej pomocy w przypadku zaburzeń statyki narządu rodnego. Ja będę skupię się głównie na zaburzeniach dotyczących przedniego kompartmentu. I powiem chyba nawet więcej, że ona nie tyle oczekuje, co żąda od nas tej pomocy, a jeżeli te żądania nie zostaną spełnione, no to potem jest pełna roszczeń, które w różny sposób mogą się zakończyć. A świadoma jeszcze i wyposażona w te wszystko, całą tą wiedzę, która napłynęła do nas najpierw z Kanady w postaci tych trzech przypadków, a potem ostrzeżenie FDA, no możemy się spodziewać, że mogą być w związku z tym pewne trudności. A sytuacja jest tego typu, że tradycyjne metody, te metody, które są najczęściej przez nas stosowane, i od razu państwu powiem, że mniej więcej tak zwana korporafia anterior, która została opisana po raz pierwszy przez Kelly'ego w roku 1914. Drum, Kelly, to było dwóch autorów, którzy opisali tą technikę, i ta technika z powodzeniem większym lub mniejszym jest stosowana. Jest ona, proszę państwa, wykonywana w różny sposób, bo ona bardzo odbiega, to co my robimy teraz, to ona dość znacznie odbiega od tego pierwowzoru, który był opisany, i ta standaryzacja, w ogóle nie ma czegoś takiego jak standaryzacja plastyki przedniej. To są różne pojęcia w różnych ośrodkach. I ta owa metoda pokazuje, że ona absolutnie nie spełnia oczekiwań, nie w pełni spełnia oczekiwań, i w związku z tym materiały protezujące i chyba nacisk trzeba by było położyć na syntetycznych, bo te resorbowalne okazało się, że się nie sprawdziło, no odgrywają coraz większą rolę. To jest pierwszy fakt. Drugi fakt jest, proszę państwa, taki, że to, co powiedział pan profesor Baranowski, defekt kompartmentu przedniego, a więc to obniżenie, wypadanie z powstaniem załamka większego, mniejszego, załamka pęcherzowo-pochwowego, to jest najczęstsza rozpoznawalna forma zaburzeń statyki narządów w miednicy. W Stanach Zjednoczonych, bo Amerykanie mają wszystko policzone, to niektóre źródła podają, że około, a niektóre podają, że ponad 200 tysięcy zabiegów tego typu jest wykonywanych rocznie. I no, trzeba powiedzieć, że mimo tak dużej liczby wykonywanych zabiegów, to absolutnie nie jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami tych zabiegów, tak? No i do tego należałoby jeszcze dodać, że przednia ściana pochwy pozostaje jednym z najtrudniejszych kompartmentów pochwy do uzyskania właściwej anatomii i topografii. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że a właśnie w większości leży tam szyja pęcherza moczowego, a właśnie najczęściej dochodzi nie tylko do zniszczenia powięzi łonowo-cewkowej w tak zwanym kompartmencie, w tej części środkowej, a najczęściej towarzyszą złożone uszkodzenia tej powięzi, towarzyszy temu też również defekt boczny, parawaginalny. I to wszystko razem powoduje, że odtworzenie tego fragmentu, ale odtworzenie nie tylko anatomiczne, ale również i funkcjonalne, może stanowić i stanowi współcześnie dość duży problem. No problem taki, że mniej więcej 30%, powyżej 30% zabiegów wykonywanych jest z powrotu nawrotu tego defektu, tak? A 60% nawrotów tego samego defektu to też taka bardzo znamienna cyfra. Proszę państwa, można by zadać pytanie, chociaż tutaj na tej sali to nie powinno się takiego pytania zadawać, dlaczego siatka? No dlatego siatka, bo jest trwała,
a pelvic organ prolaps, wypadanie, obniżenie narządu w miednicy mniejszej, to są schorzenia przewlekłe. Jeżeli schorzenia przewlekłe, no to muszą być, jeżeli chcemy je wyleczyć trwale, a przecież takie jest nasze podejście a priori, no to oczywiście musimy skupić uwagę na czymś, co da ten stały efekt, który, jak wiemy, niesie też ze sobą duże niebezpieczeństwa i zagrożenia. To poprawianie skuteczności, ta poprawa skuteczności jest zdecydowanie widoczna przy siatkach. Ja to zaraz przedstawię Państwu w szeregu udokumentowanych badań. Redukuje oczywiście odsetek nawrotów, oferuje nam takie, my to nazywamy teraz trwałe rozwiązanie problemu w stosunku do tej medycyny, gdzie stosujemy i wykorzystujemy tkanki autologiczne, czyli Colporaphia anteornior. No ale są odległe następstwa powodowane obecnością obcego materiału. Na ten obcy materiał różnie te pacjentki reagują. To oczywiście nie tylko cechy osobnicze biologii danej pacjentki, ale to jest również i to, co było wielokrotnie tutaj dzisiaj powtarzane w pierwszej sesji, tak zwany skill, umiejętność zespołu czy chirurga, który to robi. No i wiele, wiele jeszcze innych pewno czynników zewnętrznych, bardziej czy mniej bezpośrednio, czy mniej związanych. Istnieje ciągle potrzeba, żebyśmy znali te uwarunkowania, wszystkie uwarunkowania, które towarzyszą założeniu siatce, żebyśmy mogli po prostu znać rzeczywisty profil korzyści do ryzyka. Ja, proszę Państwa, przedstawię Państwu te prace, które udało mi się, przygotowując się do tego wystąpienia, zapoznać z nimi. Pierwsza praca, którą postanowiłem przedstawić Państwu, to praca Stanforda. To jest praca właśnie taka, jak tytuł mówi. Celem tej pracy jest przegląd literatury 1950-2011. On korzystał akurat z PubMedu. W tym PubMedzie wyniki tej pracy świadczą o tym, że spełniających kryteriów analizy było 468 pełnotekstowych prac. W większości to były serie przypadków i opisy przypadków. Prac porównawczych było 53, w tym randomizowane, kontrolne, prospektywne badania było ich 6. W sumie po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych prac spełniających te wstępne kryteria, pokazałem tutaj również keywords, ale proszę zwrócić uwagę, że ta praca również traktuje nie tylko o uszkodzeniu kompartmentu przedniego, ale również i szczytowego, i tylnego. Ja się tylko skupię z wiadomych względów na tym kompartmencie przednim. Cele szczegółowe tego badania to skuteczność anatomiczna, bo głównie na tym się skupili, niefunkcjonalna, a anatomiczna, ja zaraz to też wytłumaczę, ocena czynności narządowej po zabiegu oraz oczywiście zakres tych zdarzeń, coraz lepiej zresztą znanych, niepożądanych zdarzeń występujących. No, przede wszystkim uwaga autorów była skupiona na tym materiale syntetycznym. Proszę Państwa, to jest jedna z pierwszych wyników tej bardzo szerokiej analizy przedstawionej przez zespół Stanforda. To są prace, które obejmują rok 90. Jak Państwo widzicie, prace te dotyczą tylko i wyłącznie nietrzymania moczu. Prace te dotyczą tylko plastyki przedniej bez użycia siatki, ale ta plastyka, skuteczność operacji natywnej była oceniana w oparciu o ten primary outcome, to był wysiłkowe nietrzymanie moczu. Czyli jeżeli pacjentka już nie gubiła moczu, to ta pacjentka zostawała uznawana jako wyleczona i sukces. Oczywiście proszę zobaczyć, że ten follow-up był bardzo, bardzo różny, odbiegał tutaj, tu nie było ujednolicenia żadnego. Wśród tych prac wszystko mamy właściwie prace kontrolne, głównie to są kohortowe case controle, ale także jest jedna prospektywna, randomizowana praca. W sumie widzimy, proszę Państwa, że zakres sukcesu waha się w granicach od 12,5% gdzieś mniej więcej do 80%. Taki jest szeroki zakres tego opisywanego badania. Gdybyśmy zebrali to wszystko razem ze sobą, a to Stanford zrobił, to indeks skuteczności zabiegów operacyjnych właśnie tych, skumulowany indeks skuteczności wynosił 54%.
Dokonując dalszej analizy prac, które się pojawiały, to jest z kolei analiza, jak już Państwo widzicie tutaj, prac dotyczących już po roku 2000, ale ta sama procedura, plastyka przednia z zastosowaniem tylko i wyłącznie własnego materiału, ale tutaj proszę zobaczyć, że została zupełnie zmieniona ocena skuteczności. Ta ocena skuteczności nie oparta jest już na obecności bądź niewysiłkowego gubienia moczu, jest ona oparta na tak zwanym sukcesie anatomicznym, tak, który zazwyczaj jest oceniany w skali POPQ, ale nie zawsze. Jak Państwo widzicie tutaj w tych pracach randomizowanych, prospektywnych, ostatnich, tą skalą oceny jest POPQ, gdzie stan równy lub mniejszy od POPQ jest 1, jest uznawany jako wynik pozytywny, czyli skutek jest, natomiast w tych pierwszych pracach, które są jeszcze wykonane w końcówce lat 90., nawracające cystocele, wypadanie przedniej ściany pochwy i nawracające cystocele, to była ta miara sukcesu albo miara niepowodzenia, bo akurat tutaj tak to by trzeba było określić. No i proszę zobaczyć, że w zakresie sukcesu to możemy powiedzieć, że gdzieś od 30% do 93%, przy czym proszę zobaczyć, że to są zupełnie inne pod względem jakości prace. Prace prospektywne, randomizowane i prace retrospektywne trudno nawet razem ze sobą porównywać. Niemniej jednak ta analiza, którą przeprowadzili badacze, pokazała po prostu, że wyniki tych badań wahały się gdzieś w granicach 87% skuteczność do 96% skuteczność z takim średnią 87%. W tych wszystkich kwalifikacjach, gdzie określali, że ten stan pierwszy jest stanem pełnej satysfakcji i osiągnięciem sukcesu, to proszę zobaczyć, że to jest 1 cm, przypomnę tą klasyfikację, to jest 1 cm powyżej strzępków błony dziewiczej. Pozostałe oczywiście to już są niezadowalające poziomy oceny. Kolejna analiza, jaką została dokonana przez Stanforda i współpracowników, to były już prace współczesne nam, znamy te prace. Między innymi zobaczcie Państwo, jest Tyra, który pokazuje swoją pracę, co prawda retrospektywną, gdzie zakłada już siatkę na przednią ścianę. Również ten wskaźnik sukcesu oparty jest na klasyfikacji POPQ, gdzie mniejsze bądź równe 1 traktowane jest jako sukces. I wskaźnik sukcesu, proszę zobaczyć, już 92%, co porównując z wynikami wcześniej przedstawionymi jest tutaj znacząca poprawa tych wyników. No i gdybyśmy prześledzili jeszcze, to trzeba by było zobaczyć, że w randomizowanych, prospektywnych randomizowanych, to są te dwa badania, wartość ta waha się w granicach jest nieco mniejsza, to są bardziej dokładne badania, siła wnioskowania w oparciu o wyniku jest o wiele większa. Tutaj akurat w tej grupie od 60,8 do 89% w obserwacji 12-miesięcznej i 24-miesięcznej, to jest praca Nieminena i Altmana, takie wyniki akurat ta praca pokazuje. Więc gdybyśmy chcieli te dwie prace randomizowane, prospektywne, których wyniki wynoszą 89% sukcesu porównać, bo one były porównywane również z pracami, gdzie nie był stosowany mesh, to należałoby powiedzieć, że w przypadku, o przepraszam bardzo, bo gdzieś uciekłem, to w przypadku, kiedy mówię tutaj o pracy Nieminena, to w przypadku, kiedy taki wynik 89% wskaźnik sukcesu porównywał do tych pacjentek, gdzie nie zakładał meszu, to u tych pacjentek ten wskaźnik wynosił 59% sukcesu. Proszę Państwa, naprawa kompartmentu przedniego, podsumowanie pracy Stanforda, należy powiedzieć tak, że raportowany zakres skuteczności dla naprawy w oparciu o tkanki własne waha się w granicach od 30 do 92%, to jest bardzo szeroki zakres. Autorzy nie byli w stanie wytłumaczyć, dlatego prawdopodobnie badacze ci dokładali jeszcze do tego zasadniczego zabiegu jeszcze inne zabiegi, które korygowały ten fakt, na przykład sakrospinoligament fiksację. Gdy stosowali ten wskaźnik sukcesu jako nietrzymanie moczu, wówczas wskaźnik wynosił 54%,
kiedy wskaźnik ten był anatomicznym, wówczas wynosił on 48%. Wskaźnik skuteczności wszystkich tych prac, które analizowała grupa Stanforda, wynosiła zdaniem Stanforda 73%, chociaż większość autorów w swoich pracach wykazywało skuteczność 92%. Naprawa kompartmentu przedniego przy użyciu siatki wynosi w tych pracach, które analizował Stanford, 92%. W obserwacji krótkoterminowej zatem wyniki zdaniem Stanforda są zbliżone, co jest dość zaskakujące. Zdarzenia niepożądane, jak piszą autorzy, występują częściej w procedurach, które były przeprowadzane w oparciu o siatek. No i na zakończenie napisali coś, co należy zawsze brać pod uwagę, a mianowicie w celu poznania wszystkich okoliczności i zmiennych wpływających na wynik naprawy zaburzeń statyki, należy dokonać standaryzacji technik operacyjnych, które nie są wystandaryzowane absolutnie, a także przyjąć wspólne kryteria oceny skuteczności, co teraz chyba ostatnio już zaczynamy obserwować w tych nowych pracach, bo POPQ raczej już jest taką metodą, którą najczęściej jest stosowana techniką, w oparciu o której oceniamy. Następna praca bardzo interesująca to jest profesor Bernard Jacquetin. To jest osoba, która tworzyła grupę 9, Transvaginal Mesh Group, która w latach 2000-2005 pracowała i opracowała tą siatkę, z której my teraz korzystamy. Oni przedstawili swoje wyniki, ale pokazują tutaj przegląd piśmiennictwa. To nie była randomizowana praca. Proszę zobaczyć, że te wyniki, które oni pokazują, praca Hiltunena na przykład, 104 pacjentki, 12 miesięcy okres obserwacji, bardzo krótki okres obserwacji, dotyczy tylko kompartmentu, naprawy kompartmentu przedniego. W przypadku, kiedy zakładamy siatkę, na przednią, implantujemy w przednią ścianę, mamy 93% skuteczności anatomicznej, a 62%, gdy wykonujemy to tylko w oparciu o własne. Pozostali autorzy, zresztą proszę zobaczyć, jeżeli Państwo prześledzicie, zobaczycie, że mniej więcej te różnice między tymi wynikami są bardzo podobne bez względu na tą pierwszą wartość. Oto, proszę Państwa, wyniki Jacquetina już w tej dłuższej obserwacji, ponieważ badacze ci przedstawili dwukrotnie swoje wyniki, raz po 3-letnim okresie obserwacyjnym, a ostatnio po 5-letnim. Proszę zobaczyć, że wśród 90 pacjentek, które były operowane, większość tych pacjentek znajdowały się właśnie w tych grupach od plus 0,5 do plus 3. Jeżeli chodzi o wypadanie przedniego kompartmentu, operacja po pierwszym roku była skuteczna na tyle, że większość te pacjentki, wszystkie znalazły się w tych grupach satysfakcjonujących, czyli powiedzmy 42 pacjentki minus 3 punkt prowadzący, czyli 3 cm powyżej strzępków błony dziewiczej. I proszę jeszcze zwrócić uwagę na stałość tego zabiegu. 42 pacjentki po pierwszym roku wykazywały właśnie taki poziom naprawy, po trzecim roku dwie pacjentki tylko mniej i po 5 latach to w sumie 4 pacjentki mniej. Proszę zobaczyć również, że ta reinterwencja, która wynosiła po jednej pacjentce w pierwszym roku 3 pacjentki po 3 latach i po 5 latach 4 pacjentki musiały być zoperowane ze względu na nawrót choroby. Wskaźnik sukcesu w poszczególnych latach jest pokazany tutaj. Miarą tego sukcesu jest miejsce prowadzące brzegu zachyłka przedniej ściany pokwy i wynosi on edge mniejszy, ten brzeg mniejszy od poziomu, powyżej poziomu strzępków błony dziewiczej i po pierwszym roku 92%, 88% i 87% po trzecim i po piątym roku. Oczywiście ten miara sukcesu była również oceniana pod względem takiego złożonego sukcesu, gdzie oprócz właśnie tego pierwszego określenia były brane jeszcze takie objawy subiektywne przekazywane przez pacjentkę, jak obniżenie się i odczuwanie tego obniżenia się przez pacjentkę. Tutaj może popatrzcie Państwo, jak wyglądały już dokładnie punkty, które mierzymy przy skali POPQ. Ten punkt B, jeden z najważniejszych punktów w ocenie, to jest właśnie ten punkt, który ma największą mobilność.
przed operacją 3,2. Proszę zobaczyć, że repozycja w wyniku zastosowania siatki spowodowała po pierwszym roku, że znalazł się 2,3 cm powyżej linii błony dziewiczej. Proszę zobaczyć, jak ten efekt utrzymywany jest w przeciągu następnych lat przy poziomie znamienności P mniejszym od 1/1000. Pozostałe punkty C i B na tylnej ścianie również w podobnej przedziale ufności, także te wyniki są bardzo wiarygodne. Proszę Państwa, następna grupa prac będzie już dotyczyła przeglądu bazy kochrajnowskiej. Chirurgia rekonstrukcyjna dna, kompartment przedni. W sumie przeglądnięto autorzy Maher 20 i współpracownicy dokonali 21 prac randomizowanych prospektywnych, w tym 10 dotyczyła bezpośrednio kompartmentu przedniego. Wnioski, jakie wypływają z tej pracy, to to, że występuje mniejsze ryzyko nawrotu POP po zastosowaniu siatki, wyższa obiektywna i subiektywna skuteczność, ale podobny odsetek reoperacji oraz podobny odsetek dyspareunii, co jest tutaj takim bardzo pomyślnym wynikiem wskazującym na zastosowanie siatki. Z tych ujemnych stron należałoby powiedzieć, że na pewno czas przy zakładaniu siatki, czas operacji jest dłuższy, większa utrata krwi, ekstruzje, no oczywiście erozja, ekstruzje, de novo wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje częściej przy założonej siatce, a także zaburzenia statki w innych kompartmentach również częściej towarzyszą tej technice, w której stosujemy siatkę versus w przeciwieństwie do metody naturalnej. A więc siatki posiadają korzystne działanie przewyższające tradycyjną naprawę, ale niosą wzrost zdarzeń niepożądanych. To mniej więcej taki wniosek tej grupy badaczy. Ta grupa badaczy jeszcze raz opublikowała swoje wyniki już w 2016 roku. To jest zresztą grupa, w skład w której wchodzą zarówno Australijczyk, Nowozelandczyk, Niemiec, Szwajcar i dwa ośrodki izraelskie. Wnioski po tym większym, już tam około ponad 4000 kobiet zostało przeanalizowanych, 37 prospektywnych, randomizowanych prac. No i proszę zobaczyć, nawrót w przeciągu 3 lat występował rzadziej po założeniu siatki, ryzyko operacji było mniejsze po operacji z użyciem siatki, brak różnic jest natomiast w przypadku wykonywanych reoperacji z powodu niestosowania siatki, tak? Czyli wykorzystania materiału naturalnego. Nawrót obniżenia widoczny w badaniu występował rzadziej po założeniu siatki, a adenowodyspareunia, brak różnic, to między innymi zostaje już po raz drugi powtórzone. Siatki jednak mają ograniczone zastosowanie w przypadku pierwotnej operacji, na co zwracają uwagę badaczy. No i proszę zobaczyć jeszcze siatki versus operacje klasyczne, jeżeli chodzi o ryzyko nawrotu. Mamy w przypadku siatek to 10-15%, natomiast w przypadku operacji klasycznej 19%. Powtórna operacja z powodu współistniejącego obniżenia i nietrzymania moczu 7-18 w przypadku siatki, tylko 5 w przypadku klasycznej operacji. No i reoperacja z powodu erozji to jest 5% zabiegów, więc ta wartość wcale nie jest taka duża. FDA alarmuje nas mniej więcej od 2007 roku, kiedy pokazała się ta praca opisująca 3 przypadki kanadyjskie. Zwraca uwagę na to, aby te wszystkie produkty, które nagle wysiały się na rynek amerykański głównie, ale też i europejski, tam było ponad 200 różnego rodzaju różnych artykułów syntetycznych, które można było wszczepiać. Teraz oczywiście to wszystko się już zmieniło i wnioski, jakie płyną z tego opracowania Marfeya, to to, że bardziej skuteczna w naprawie defektu przedniego w porównaniu z plastyką klasyczną jest propozycja zastosowania implantacji siatki, znamiennie lepsze wyniki anatomiczne i funkcjonalne, to są akurat dane w oparciu i takie wyniki pokazują 6 z 7 prac, które są pracami prospektywnymi, randomizowanymi, częściej erozja, ale leczenie tych erozji najczęściej jest proste, autorzy nawet mówią o tym, że większość tych erozji jest zaopatrywanych
w private office. Dyspareunia występuje również po operacjach klasycznych i to też należy o tym pamiętać. To jest związane ze skróceniem i ze zwężeniem pochwy, która bardzo często wycinają niektórzy koledzy nadmiar tej śluzówki, który po prostu zostaje przy plastyce przedniej i to może być konsekwencja. No i wreszcie Davila w 2012 roku. Może nie są to rekomendacje, bo to siła wnioskowania nie jest jeszcze tak duża, żeby się znalazła w jakiejś interesującej grupie. Ta siła wyników i opartych wniosków to jest raczej grupa poziom C. W związku z tym na razie to są może takie czynniki do rozważenia zastosowania siatki w przypadku zaburzeń statyki. Proszę zobaczyć, że cztery grupy tych wyników są. Prawdopodobnie wystąpi korzyść, możliwa korzyść, mało możliwa korzyść wreszcie nie rekomenduje się. No i w tych czterech kategoriach proszę zobaczyć, że wiek akurat tutaj powyżej 50 lat, to jego wartość jest taka, że możliwa korzyść, tak, z zastosowania siatki. U tych pacjentek, które mamy w tym samym miejscu nawrót, możliwa korzyść. Jeżeli to cystocele będzie na poziomie większym od 2, możliwa korzyść. Następnie nieprawidłowości zniszczenia dotyczące, uszkodzenia dotyczące powięzi łonowo-cewkowej, również w tym wypadku na pewno będzie możliwa korzyść. Ale gdybyśmy połączyli wszystkie te pojedyncze zmienne w jedną grupę, no to wtedy wyniki absolutnie będą o wiele, wiele lepsze. I na zakończenie, proszę Państwa, Moore and Miklosz, to są Amerykanie, którzy propagowali zakładanie siatek, podobnie jak nasza grupa 9 z Francji. Oni do rozważenia dla założenia zestawów siatek mówią recurrent prolapse, czyli nawroty. Pacjentki stają się, gdy pacjentka jest starsza i ten prolaps jest pod względem wielkościowym większy, jest bardziej zaawansowany, czyli stan trzeci i czwarty wobec POPQ. Bardziej u kobiet, które są po menopauzie, no i jeżeli oczywiście następuje ten status estrogenowy menopauzalny, to również pomenopauzalnie oraz taki stan opisywany jako poor tissue quality, czyli ta atrofia tej tkanki, również w tym wypadku są ci autorzy zdania, że wtedy ten mesh byłby, ta siatka byłaby o wiele skuteczniejsza niż naturalne stosowanie materiału własnego. I to są chyba, proszę Państwa, wszystkie informacje, które chciałem Państwu przekazać w tym aspekcie kompartmentu przedniego leczonego albo z użyciem siatki, albo tradycyjnymi technikami opartymi tylko na materiale własnym pacjentki. Dziękuję bardzo.